Jarek Gratajczak, witam państwa w programie. Co tam panie w polityce? Dzisiaj naszym gościem jest pan poseł Marek Łapiński. Witam serdecznie. Dzień dobry. Platforma Obywatelska. Panie pośle, myśli pan, że Dolny Śląsk ma szansę, żeby stać się Eldorado, jeżeli chodzi o gaz? Gaz łupkowy. Gaz łupkowy. Bo duże zbiorniki gazu ziemnego są budowane w powiecie miejskim w Kraśnicach. To będzie rzeczywiście na Dolnym Śląsku potężny zastrzyk także gotówki, bo podatki zapłaci perlinik. Na Dolnym Śląsku, ale rzeczywiście wydobycie gazu łupkowego, o którym na Dolnym Śląsku nie mówiło się, że jest taka szansa. Co Właśnie prawda, nie mówiło nie... się, a mamy tak, pierwsze koncesje, mamy pierwsze, pierwsze odwierty. Co prawda na niektórych mapach związanych z badaniami prowadzonymi przed kilkudziesięcioma laty pokazywano Dolny Śląsk, jego północno-wschodnie powiaty jako miejsce, gdzie istnieje potencjalna możliwość odkrycia gazu łupkowego i prowadzenia poszukiwań. Są koncesje, jest siedem koncesji. Kilka jest dotyczących tylko Dolnego Śląska, natomiast większość dotyczy pogranicza Dolnośląsko-Lubuskiego, Dolnośląsko-Wielkopolskiego i jedna z województwem opolskim. Powiedzmy o konkretach. Znaczy, kto dostał tę koncesję? Kto zrobi pieniądze na tym gazie łupkowym na Dolnym Śląsku? To są firmy o kapitale zagranicznym. Na Dolnym Śląsku koncesji nie posiadają polskie firmy. Choć jedna była w posiadaniu holdingu pana Kulczyka, ostatnio przejęta przez Irlandczyków z firmy San Leon. To George Soros jest udziałowcem tego koncernu. I to właśnie ten koncern w okolicach Niechlowa, powiat Górowski. Pierwszy odwiert ocenił jako bardzo perspektywiczny, pozwalający sądzić, że w przyszłości właśnie tam będzie prowadzona eksploatacja gazu łupkowego. Już jest decyzja tej firmy, tego koncernu o przejęciu Aureliana, czyli tej firmy, w której udziały miał holding kulczyka, to jest koncesja Prusice powiat Wińsko, powiat Trzemiński, powiat Oleśnicki, koncesja Kotlarka, powiat Milicki. Także potężny obszar znajdujący się na północnym wschodzie aglomeracji wrocławskiej, Dolnego Śląska. W większości tu mówi się o okolicach góry. To był region taki dosyć, jeden z najbiedniejszych na Dolnym Śląsku, te, te rubieże dolnośląskie. Teraz się okazuje, że, że to może być żyła złota tam. To rzeczywiście jest powiat, obszar niezbyt gęsto zaludniony. Co prawda, w chwili obecnej są tam prowadzone dosyć duże inwestycje infrastrukturalne, bo zarówno droga S5, jak i most na Odrze w miejscowości Ciechanów, stąd myślę, że te inwestycje w infrastrukturę drogową będą z pożytkiem wykorzystane, bo rzeczywiście dobra komunikacja z miejscami, gdzie liczymy na to, jako dolnoślązacy, będzie prowadzona eksploatacja gazu łupkowego. A gaz łupkowy i jego eksploatacja to podatki. To podatki w kasie gmin, kasie powiatów i kasie województwa. I to są podatki od wydobycia, natomiast od zysków oczywiście to także budżet państwa i udziały stosowne w budżetach samorządów. Potężna, potężna szansa na rozwój gospodarki tych powiatów. Te powiaty, które są w, duży, w dużym stopniu oddalone od Wrocławia, nie, nie, nie korzystają tak mocno z przywilejów bycia sąsiadem dużego miasta, po, po, przebywania w aglomeracji. Powiat powiedzmy Trzebnicki, Oleśnicki już rozwija się troszeczkę inaczej, jeśli chodzi o tą współpracę w aglomeracji. Ale powiat Milicki to turystyka, ale także gospodarka. Z samej turystyki się nie, nie wyżyje. A powiat Górowski to już klasyczny przykład. W którym, powiatu, w którym szansa odkrycia gazu łupkowego jego eksploatacji może być potężnym zaszczykiem dla gospodarki tego regionu, ale także całego Dolnego Śląska. No, powiat górowski do Dolnego Śląska trafił trochę przypadkowo. Pamiętamy reformę administracyjną. Oni przez lata byli w Wielkopolsce. Ale to Góra Śląska. Jednak ich <noise> związki z Dolnym Śląskiem były zawsze przez nich dosyć mocno podnoszone. Ale przez lata należeli do Wielkopolski. To prawda. Dlaczego interesu na wydobyciu nie robią polskie firmy, tylko koncerny międzynarodowe zagraniczne? To jest kwestia koncesji oczywiście także technologii późniejszego wydobycia gazu łupkowego technologie są dzisiaj amerykańskie ale jest zapowiedź ministra skarbu Mikołaja Budzanowskiego że polskie spółki skarbu państwa we współpracy z polskimi uczelniami technicznymi opracują polską technologię wydobycia gazu łupkowego i jego eksploatacji i myślę że ten czas, który jest przed nami, tych kilku lat w perspektywie roku 2020, to jest czas poszukiwań, pierwszych eksploatacji. Podejrzewam, że z wykorzystaniem technologii zagranicznych, ale to jest także czas prowadzenia prac badawczych przez polski kapitał, przez polskich naukowców. Jeżeli pan już mówi o właśnie o pracach badawczych z wykorzystaniem polskich naukowców, mówi się też, przynajmniej na razie nieoficjalnie, że Wrocławskie Centrum Badań AIT Plus może być takim właśnie centrum naukowym, jeżeli chodzi o gaz łupkowy w Polsce. To jest oczywiste, że potężne środki, które zostały zainwestowane w to centrum badań, w naukowców, którzy tam pracują, w infrastrukturę laboratoryjną, jest takim miejscem naturalnym, gdzie rzeczywiście tego typu projekty będą prowadzone. To jest infrastruktura, to jest przestrzeń. Tam właśnie można zatrudnić zespoły badawcze, e, naukowców, także ściągnąć kogoś z Europy czy, czy ze Stanów Zjednoczonych, by teraz do Polski przyjeżdżali ci najlepsi specjaliści, bo potencjał jest duży kapitał, który. Zostanie zaangażowany <coughs> przez państwo w poszukiwanie gazu łupkowego, ale także jego późniejszą eksploatację. To jest budowa rurociągów, to jest budowa różnego rodzaju stacji, magazynów gazu, tak jak ten w Wierzchowicach pod Miliczem w gminie Krośnice. To jest właśnie potężny biznes energetyczny, a cel jest prosty: żeby Polska była niezależna energetycznie, żeby system zaopatrzenia zarówno gospodarki, jak i indywidualnych odbiorców był. Yy, szybki, sprawny. Wydajny i żebyśmy wszyscy płacili mniej za gaz, jeżeli ogrzewamy swoje mieszkania czy wykorzystujemy gaz do celów na przykład kuchennych, ale głównie to jest przewaga konkurencyjności naszej gospodarki, czyli tańszy gaz dla przemysłu i, i wówczas jakby konkurencyjność polskiej gospodarki nie będzie polegała tylko na taniej sile roboczej, jak byliśmy postrzegani przez lata. No to, ale się także na, już to się kończy To się kończy, tak, właśnie chciałem do tego nawiązać, ale także przez niższe koszty produkcji. Tutaj ciekawą sprawą jeszcze jest to, że złoża gazu łupkowego na danym Śląsku sięgają, z tego co wiem, pod aglomerację wrocławską. Tak, to koncesja Krusice i koncesja Oleśnica, to właśnie powiat wołowski, aż po brzeg dolny, to powiat trzebnicki, właściwie na granicy gmin Trzebnica, Wisznia Mała, a więc przedmieścia Wrocławia, to koncesja Oleśnica, Dobroszyce, gmina Działdowa-Kłoda, a więc tutaj wschodnia strona aglomeracji wrocławskiej. I to rzeczywiście że... pod Wrocław dosyć mocno podchodzi. To są oczywiście no właśnie, koncesje. Wrocław, ale myśli pan, panie pośle, że gmina Wrocław też może na tym skorzystać? No nie sądzę. Jeszcze nie. Nie ma takich możliwości technicznych, a koncesje nie obejmują granic administracyjnych w Wrocławie, jeśli chodzi o Prace poszukiwawcze y, dotyczące gazu łupkowego. Wrocław ma problemy z zadłużeniem, y, ma problemy z budżetem, to byłaby z, żyła złota dla, dla gminy. Wyobrażę Pan sobie eksploatację powstanie kopalni w mieście, no chyba, chyba tutaj troszeczkę zbyt daleko projektujemy y, możliwości y, poszukiwania dodatkowych środków dla budżetu gminy Wrocław. To A... no prezydent mógłby się ucieszyć. Rozumiem, że platforma nie za bardzo. Y... Życzymy Wrocławiowi świetnego rozwoju, zdobywania takich możliwości pozyskiwania wpływów podatkowych, żeby Wrocław się rozwijał, bo jest tego wart. Natomiast eksploatacja gazu łupkowego dotyczy obszarów koncesyjnych, a Wrocław w ramach Póki koncesji wydanych nie znajduje się. Rozumiem. Panie pośle, wiem, że Panu bliskie są tematy też związane z, z komunikacją, szeroko mówiąc. Co z drogą S5 na Poznań i z trasą S3? Czy tu już możemy być spokojni? Te drogi, te, te drogi będą budowane? Są pieniądze na to? Przede wszystkim dosyć konsekwentnie była prowadzona praca projektowa, jeśli chodzi zarówno o drogę S5, jak i S3. O S5 mówimy o odcinku Wrocław od węzła Wrocław Północ. To jest autostradowa obwodnica Wrocławia. Droga w kierunku Korzeńska, tam już jest prowadzona inwestycja przez Wielkopolskę. Czyli odcinek kilkunastu kilometrów, niezwykle kluczowy przy wylocie z Wrocławia. To tam tworzą się dzisiaj korki. I rzeczywiście już od czerwca jest wydane zezwolenie na realizację tej inwestycji. Trwa procedura wyceny gruntów i ich wykup środki w budżecie państwa na ten cel są zapewnione i ważna deklaracja premiera z tak zwanego drugiego expose, że do roku 2015 czyli jeszcze w tej kadencji rządu i parlamentu ta droga e, uzyska zezwolenie na ogłoszenie przetargu i będzie realizowana tak rok 2014 według dokumentów rządowych to jest ten moment kiedy zostanie ogłoszony przetarg ten przetarg portwa kilka miesięcy stąd myślę że koniec roku 2014 początek 2015 to jest wejście na budowę w najbardziej optymistycznym scenariuszu I, i ta droga powstanie. Jeśli chodzi o drogę S3, to jest droga niezwykle istotna z punktu widzenia Dolnego Śląska, połączenia naszego regionu z województwem lubuskim, ale także z zachodniopomorskim. To jest odcinek Nowa Sól-Legnica, Lubin, Bolków, Lubawka. Kilka obwodnic miejscowości, m.in. Lubina, Bolkowa, Jawora, ta droga w przyszłym roku ma uzyskać zezwolenie na realizację, czyli wówczas w roku 2014 rozpocznie się wykup gruntów, cała procedura związana z ich wyceną, przejęciem przez Skarb Państwa od dotychczasowych użytkowników i pracując w zespole, do spraw, w poselskim zespole do spraw budowy dróg S5 i S3, dowiedzieliśmy się od ministra transportu, że S3 będzie budowana w ramach środków europejskich z tak zwanego projektu Łącząc Europę. To środki, o które Polska będzie starała się bezpośrednio w Brukseli. Natomiast S5 ma być budowana ze środków z tak zwanej polityki spójności, z funduszu spójności. Wiele ostatnio o tym w mediach. Walczymy o te środki w Brukseli. No właśnie w Brukseli z... trwa batalia o następny budżet unijny. Jest zagrożenie, że te cięcia, o których się mówi, mogą właśnie dotknąć tych, tych, tych programów? Mimo fiaska tego szczytu czwartkowo-piątkowego z... 21, 22, 23 listopada. Deklaracje, szczególnie premiera, ale poparte konkretnymi wnioskami, które uzgodnili ludzie, którzy się bezpośrednio zajmują negocjacjami. Myślę tutaj o ministrze Serafinie, to jest pełnomocnik rządu do spraw negocjacji nowego budżetu do spraw unijnych. Mówi wprost, że środki na politykę spójności, a więc te, które będą dotyczyły przyszłych inwestycji infrastrukturalnych między innymi, nie będą już zmniejszane. Jest kwestia akcentów pomiędzy polityką spójności dotyczącą regionów tych problemowych, takich jak to jest mhm. semantyka unijna, obszary problemowe, czyli te, które ciągle nadganiają jakby w rozwoju mhm. do, do regionów zachodniej Europy, ale w zachodniej mhm. Europie także regiony są te, które, które otrzymują środki z polityki spójności i te środki się nie zmienią, nie zmniejszą. To ważne, bo właśnie infrastruktura będzie budowana w ramach Funduszu Spójności, w ramach tych środków krajowych. Zobaczymy, jaki będzie, jaki będzie budżet w kolejnej turze negocjacji, a ta jest zapowiadana na styczeń. Na styczeń, tak. Bardzo dziękuję za przyjście do studia, panie pośle. Naszym gościem był pan poseł Marek Łapiński. Dziękuję ślicznie za, dziękuję za obecność. Bardzo. Dziękuję państwu za uwagę. Do zobaczenia.